Witam Państwa w komentarzu walutowym BOSE FX Tym razem w wersji troszkę południowej Troszkę popołudniowej, ponieważ dzisiaj mamy dość ciekawe jeszcze wydarzenia między w Stanach Zjednoczonych, dlatego warto przyjrzeć się rynkowi już po tych pierwszych jakby danych toczących bilansu handlowego no i Partii, partii, tej publikacji z rynku europejskiego. Także zaczynamy. Tradycyjnie będą to cztery najciekawsze pary, jakie dla Państwa dzisiaj wybrałem. Zaczynamy od rynku Eurodlara. No i to, co widać, to w tej chwili to, że lepsze dane z USA stanowiły dość wyraźny pretekst na umocnienie dolara. W tej chwili widać, że rynek przekroczył tę tą średnią. Zresztą jak widać, że to była poprzednio również testowana. Parę, za każdym razem wiązało to się z przekroczeniem tej linii. Jest to średnia sucesyjna, także widać, że tutaj rynek może spróbować jeszcze raz przetestować to FIBO 50 i zakres 1,35, 55. Będzie to dość znaczący jakby wsparcie dla, dla kwotowań, ponieważ przekroczenie tego zakresu no, otwierałby nam Dość znaczący drogę do ruchu w kierunku n i niżej, czyli nawet w kierunku n i test tej linii, tej, tej linii tak naprawdę dwuscesyjnej średniej kroczącej. Z punktu widzenia Macron, no tak by to nie ma co się, się dziwić, że dzisiaj mamy umocnienie dolara, ponieważ mieliśmy, jak wspomniałem, lepsze dane dotyczące bilansu handlowego z USA, dodatkowo dzisiaj mamy jeszcze z partie e, danych dotyczących wstępu do raportu z rynku pracy, czyli się raport ADP oczekiwana wartość 200 tysięcy e, później. Mamy chyba się, że jedną z najważniejszych tutaj dzisiejszych publikacji, czyli godzinie 20.00, e, protokół z ostatniego posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku. Będzie to o tyle istotnie, ponieważ będzie to protokół z tego posiedzenia, kiedy Fed zdecydowało się ograniczyć częściowo program skupu aktywów, czyli popularny QE. No i oczywiście jest to wstęp jakby do tych piątkowych danych, tej serii publikacji, również jutrzejszych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych i już w końcu piątkowych danych NF NFP, czyli No Farm Payroll, czyli tak zwane payroll czyli zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA, to rzeczywiście jest jakby klucz tego tygodnia, no i wydaje się, że rynek może spróbować rozegrać te dane pod mocniejszego dolara po prostu. W przypadku złotego dzisiaj mieliśmy decyzję RPP bez niespodzianki, o godzinie 16 konferencja Markę Belki w posiedzeniu, no i resztę członków. Tutaj widać, że jednak rynek gra troszkę na osłabienie emerging markets. Po decyzji widzieliśmy lekkie cofnięcie, jednak wydaje się, że tutaj ten zakres 4.18-4.17,5 będzie tym zakresem, który nam tutaj lekko przyhamuje deprecjację polskiej waluty. No i tutaj jeszcze mamy, jak widać, Państwo, jak Państwo widzą, linię trendu spadkowego. No i wydaje się, że ta linia tutaj powinna w tej chwili chociaż zostać utrzymana. Oczywiście tutaj kluczowy będzie szeroki rynek, niemniej tutaj w krótkim okresie wydaje się, że może być jeszcze Podejście po tą linię i tutaj jakaś korekta gdzieś do kolit. 416: Tutaj, tak by to wyglądało z punktu widzenia technicznego. Trzecia para to dolar do jena. Dolar do jena, które jak widać tutaj, po próbie wyjścia w dół, czy bo zobaczymy, co może w szerszym okresie jeszcze to po. To. To może coś takiego. O. Tutaj widzimy, że tutaj jednak rynek będzie chciał najprawdopodobniej przetestować tą linię trendu, tą linię trendu która w tej chwili pada na wysokości około 106 jenów. No i gdzieś zakładam, że dopiero dziś z tego zakresu można by mówić o jakimś konkretniejszym. Odwróćcie, tutaj samo same tutaj. Próby wyjścia jeszcze wyżej mają związek z umocnieniem dolara ostatnim, ale jakby z patrząc w szerszym kontekście, jeżeli dolar by się zaczął umacniać na szerokim rynku, to miałoby też miejsce, prawdopodobnie, spadki na giełdach. Jak, jeżeli miał miejsce spadki na giełdach, to Jen znowu byłby tym, to byś pisząc przystanią, w, w kierunku której i inwestorzy kierowaliby swoje kapitały. Także w przypadku umocnienia zbyt szybkiego, zbyt mocnego dolara na rynkach, na, można zakładać, że na tej parze zobaczymy paradoksalnie korektę i umocnienie japońskiej waluty. No i czwarta para, jedna z ciekawszych tutaj ostatnich wydarzeń, czyli proszę zauważyć, jak, jak, jak wysoką dynamiką cechował się ostatnio spadek wyceny franka szwajcarskiego. No oczywiście jest to rzecz korzystna dla SNB i niewątpliwie prawdopodobnie również przez nich wspierana, co po ostatnich wynikach finansowych SNB i ilości spadku rezerw tamtejszego banku. Niemniej odbiło to się również na złotym. Jednak jak patrzą Państwo, widzą techniczne, to tu mamy taką konsolidację, czyli poszczególne wybijanie dolnych poziomów. Tutaj nie ma za bardzo gdzie zejść, ponieważ mamy zaraz tego kapa na 1,20, ale ta górna, ban, górna banda w okolicy 1,23, 94 około no dość tutaj skutecznie nam hamuje te spadki, przepraszam, wzrosty i ewentualnie nawet tutaj próba wyjścia gdzieś wyżej, ponieważ jak widzieliśmy, to jest tym razem przekroczenie trendu spadkowego. Raczej zakładam, że będzie jakaś próba korekty w dół i dopiero próba wyjścia wyżej, jakby tutaj rynek sobie. Gra po to, że, że jakby te globalne wskaźniki makro są teraz lepsze, gospodarki wchodzą na, znowu na jakiś tryb tutaj ożywienia, w związku z tym nie ma sensu utrzymywać dolara, przepraszam, franka szwajcarskiego, na którym tak naprawdę nie ma perspektyw do zarobku, ponieważ frank szwajcarski jest walutą na przetrzymanie słabszego okresu, a nie na wzrost wartości, ponieważ tak naprawdę z uwagi na działanie SNB nie ma miejsca do takiego wzrostu. Daje się, że to wszystko, także dziękuję za uwagę.